Lechistan, czyli orientalna historia Polski. Kolejny odcinek podcastu, w którym dzień dobry mówią Adam Balcer i Paweł Sulik. Nie to, że jesteśmy inspirowani wydarzeniami zewnętrznymi albo podążamy tak szybko za tym, co się dzieje na świecie, bo jednak głównie historii dotyczą nasze rozmowy. Aczkolwiek dzisiejszy podcast będzie o... Polak, Węgier, dwa bratanki kontra reszta świata. Jeszcze ze Słoweńcami w tle. Ale po której stronie Słoweńcy? Po naszej w tle. Po naszej. Czyli wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Nie, no opowiemy Państwu dzisiaj o relacjach Polski, zaczniemy o relacjach Polski z Bałkanami i z muzułmanami na Bałkanach. I tutaj szczególnie oczywiście o roli Węgier i ich wojen z Osmanami w rozwoju tych naszych więzi. Bo nastrój jest taki bojowy, więc stwierdziliśmy, że pokażemy Państwu, jak to dawniej bywało. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19. Zacznijmy od tego, że na pewno wszyscy Państwo znają naszą wspaniałą, świętą Jadwigę, która założyła, albo tak naprawdę ponownie założyła, tak, bo pierwszy był nasz nieodżałowany Kazimierz Wielki, Uniwersytet Jagielloński. I oczywiście oprócz tego wyszła za mąż za starego, dzikiego Litwina. Żartuję sobie oczywiście, za Jagiełłę. No i dzięki temu zaczęła się polska misja dziejowa na wschodzie. Unia, chrystianizacja i tak dalej. Tutaj oczywiście jesteśmy, tutaj powinien być taki śmiech, no, że jesteśmy ironiczni, ale co jest ważne, myślę, że bardzo często zapominamy, że Jadwiga była córką Ludwika Węgierskiego i jego żony Elżbiety Bośniaczki. I Elżbieta Bośniaczka była królową Polski, ponieważ król Ludwik, oprócz tego, że był królem Węgier, był też królem Polski po Kazimierzu Wielkim w latach 1370-1382. I Elżbieta, Elżbieta Bośniaczka była córką Stefana Kotromanicza. I Stefan Kotromanicz był banem, czyli księciem Bośni. Stąd mamy też słowo pan, słowo pochodzenia perskiego, przeszło przez tureckie języki, ban Bośni. W XIV wieku jeden z największych banów i teraz, co się okazuje, jego żona była Polką, Elżbieta, Piastówna z Kujaw. Więc mamy coś takiego, że tutaj widzimy te związki dynastyczne, zaczynają się w XIV wieku i... A to ciekawe, jak to wyglądało. Czy on jej napisał coś tam w internecie i ona się zastanawiała, dać mu bana, nie dać mu bana na tym forum, czy bana. Bana, no. A to skoro to ban. Ban, jak zobaczyła ban. Pan sobie nie robi żartów, bo to dla Chorwatów wicekról. Pan. Tak jak stąd mamy też słowo pan. Ale co jest w tym momencie dla nas ważne, że właśnie angażujemy się poprzez Węgry na Bałkanach, no i tam się pojawiają Turcy, tak? Bo lądują w Gallipoli, którego potem będzie bronił, prawda, Kemal Pasza Atatürk. Skutecznie zresztą. I w 1352 rozpoczynają swoją ekspansję i dojdzie do zderzenia z Węgrami. I to już są właśnie czasy, koniec XIV wieku. I wtedy mamy kolejną ciekawą rodzinę i związki dynastyczne. To są hrabiowie Celje. Celje jest w Słowenii. Jak Państwo sobie spojrzą na flagę Słowenii, na jej herb, który też jest na fladze, to zobaczą Państwo, że jest oczywiście Triglav, czyli najważniejsza, najwyższa góra. I oprócz tego są gwiazdki. Te gwiazdki to właśnie gwiazdki hrabiów Celje, tej rodziny arystokratycznej. I teraz znowu z nami są związki następujące. Córka Kazimierza Wielkiego, Anna, ożeniła się z Wilhelmem von Cilli, albo no, nazwijmy rzecz po imieniu, etniczny Niemiec. I co on robił w swoim życiu? No więc przyjeżdżał do nas, znaczy nie do nas, tylko do Krzyżaków i wyprawiał się na Żmudź, na Litwinów. Krucjata taka,
a oprócz tego wyprawiał się na Osmanów. I podczas jednej z tych wypraw źle się poczuł, rozchorował się i nad Dunajem skonał. Roku pańskiego 1392. Natomiast jedyną swoją córkę wydał za Władysława Jagiełłę. Też Anię. Więc mamy koneksję z rodziną Celie, która jest o tyle niesamowita, że żeniła się między innymi z Brankowiczami, czyli dynastią książęcą serbską despotów. I to jest bardzo ciekawa historia, bo proszę zobaczyć, co się dzieje. Jedna Brankowiczowa, Katarina, wyszła za mąż właśnie za jednego z przedstawicieli rodu Celie i za Ulricha. I tam spędziła trochę czasu, jest bardzo ważne dla prawosławnych Serbów w Chorwacji, bo między innymi założyła monaster, bo tam powstała książka liturgiczna, która jest najstarszym zachowanym tekstem w cyrylicy na terenie dzisiejszej Chorwacji i tak dalej, i tak dalej. Jej mąż poległ podczas bitwy pod Belgradem roku pańskiego 1456. I co robi żona? A po śmierci męża przeniosła się do Imperium Osmańskiego. O. Czyli to tak naprawdę do tych panów, którzy zabili jej męża. To jest o tyle ciekawa bitwa, że przypominam, tam zmarł wielki sukces wojsk chrześcijańskich i zmarł wtedy znany nam Jezus Maria, Jan Kapister. Dobrze Kapistran. Mówię? Kapistran. Kapistran, Jan Kapistran, przepraszam, przyzwyczaiłem się. To taki rzeczywiście miał sukces. Który, znaczy ja nie... Znaczy, jakimi kategoriami Jan mierzyć sukcesy, no. Tak, to zmarło mu się, ale oprócz tego znamy go z naszej historii, bo powiedzieliśmy Entliczek, Pętliczek, Czerwony Stoliczek, to słynna jego wyliczanka ze Śląska w celu wyłapania tak zwanych heretyków. No nie, bardzo nie lubił Żydów i muzułmanów, taką miał naturę. Żydów jako piątą kolumnę muzułmanów, więc wszystko mu się jakoś łączyło w spiskowej teorii, ale to, co jest ważne... Jakie czasy, taki Dmowski, można powiedzieć. Tak, więc Katarina przenosi się do Imperium Osmańskiego i tam normalnie zamieszkała. Zajmowała się na przykład negocjami między Osmanami i Wenecją. A dlaczego się tam przeniosła? Bo tam mieszkała jej siostra Mara. Bo Mara, czyli jedna, proszę zobaczyć, jedna Brankowiczowa idzie Ulricha Celie, który jest spokrewniany i z Piastami, i z Jagiellonami ta rodzina, a druga Brankowiczowa, Mara, zwana Despiną Hatun, zostaje żoną sułtana Murada II. W efekcie nasi władcy są w ten sposób, no, bocznie, bocznie. Ale to jest niesamowity biznes, tak jak sobie wyobrażam, jak siostry... Dobrze wydać córkę? Ale oczywiście, nie, te siostry tam w Imperium Osmańskim, jak założyły firmę PR-owską, która miała tam między Wenecją a Turcją i tak dalej, to jest niesamowite, wszyscy to rodzina. Tak, i otrzymała też tytuł Walide Hatun, odpowiadający potem Walide Sultan, czyli matki sultana. Żyła długo, między innymi zajmowała się monasterami, w tym na Świętej Górze Athos, gdzie kobiety nie mogą, ale którą nie mogą odwiedzać, nie mogą się tam przebywać, ale mogła przekazywać różne właśnie środki finansowe. Miała też swoje posiadłości. Trochę jak u nas z kościołem, tak samo, też kobiety nie mogą, kobieta nie może zdać księdza, ale ostatnie oszczędności może oddać. I tak, i jeszcze tak. No, no. Tak. No i co się stało z Katariną? Zmarła w Macedonii i tam jest pochowana w wiosce Konche. Czyli proszę zobaczyć, Słowenia i potem Imperium Osmańskie, Stambuł i na końcu w wiosce Konche w Macedonii. To konkurs dla słuchaczy. Iloma językami musiała władać, żeby się orientować w tych wszystkich zawiłościach pomiędzy Wenecją, Turcją, Słowenią? No, myślę, że znała co najmniej kilka języków. I ruszamy dalej. No nie tylko nasi władcy koligacili się z Bałkańczykami, ale także słynne rody ruskie, które oczywiście stopniowo się polonizowały. Glińscy, sami pochodzenia tatarskiego, Wiśniowieccy, Czartoryscy, Sanguszkowie, Zbarascy. Wszyscy oni skoligacili się z tymi właśnie dynastiami serbskimi, Brankowiczami i Jaksiczami. I to było właśnie, działo się na początku XVI wieku, kiedy część Serbów i też arystokracji po upadku w 1459 podbitego przez Turków państwa serbskiego, właśnie tego, którą rządzili despoci, przeniosło się na drugą stronę Dunaju do Wojwodiny.
w Serbii dzisiaj, a wówczas na Węgrzech. I właśnie koligacili się z tymi, żenili się z tymi naszymi rodami, które oczywiście były rodami Wielkiego Księstwa Litewskiego w ramach tej Unii Polsko-Litewskiej. I oczywiście to przyniosło takie konsekwencje, że stąd mamy też naszych husarzy i husarię, bo słowo husar, jak gusar, tak, pirat po serbsku i tak dalej. Była to na początku lekka kawaleria, która potem pod wpływem relacji z Turcją i z ciężką kawalerią turecką przekształciła się w ciężką, ale na początku husarze byli lekką kawalerią, właśnie wzorowaną na lekkiej kawalerii serbskiej, która się pojawiła ze względu na te małżeństwa, więc nie tylko kobiety wspaniałe, które na przykład potem się okazało, proszę Państwa, że przypominam, że rodzina Glińskich dała światu Iwana Groźnego. O, a to jest ważny fakt. Tak, no ale no, żeby nie było, że... A Michał Korybut Wiśniowiecki był królem Polski. Oczywiście można się czepiać, że był miernym królem i uwielbiał kiszone ogórki, chyba to doprowadziło go do zgonu, ale oprócz tego był, jak pytasz się, poliglotą, znającym wiele języków, w tym turecki, proszę pana. Co, że, najdelikatniej mówiąc, nie było typową cechą władców europejskich. Korybut Wiśniowiecki znał język turecki. O! Takie. Pięknie, bardzo ładne. To może być nawet być takie troszeczkę epitafium na jego grobowcu. Tu leży król polski Korybut Wiśniowiecki, co znał język turecki. Dobrze, no więc proszę państwa, jak jesteśmy przy tym Ludwiku, królu Polski w latach 1370-82, to właśnie wtedy Ludwik walczy też, zaczyna walczyć z Osmanami, którzy wspierają Wołochów, czyli przodków Rumunów, Wołoszczyzna. I między innymi to zaangażowanie na Bałkanach ma też wpływ na historię Polski, bo proszę pamiętać o tym, że no, on chce mieć spokój w Polsce, bo go często nie ma, więc z tego powodu daje przywileje, na przykład słynny przywilej w Koszycach w roku pańskiego 1374, o którym się państwo uczyli. Więc toczą się te walki często na terenie przede wszystkim Wołoszczyzny. Turcy czasami, nieduże grupki atakują Siedmiogród, ale tutaj proszę pamiętać o tym, że to jest ten moment, o tym Ludwiku powinniśmy pamiętać, bo Węgrzy mają na jego punkcie fiksację, bo on panował nad no, państwem, które z Lennami właśnie według nich to było Trójmorze. To było Trójmorze. Tak, bo Polska, Węgry, które właśnie też miały pod swoim panowaniem Chorwację, pośrednio Rumunię. Oczywiście problem jest stopień kontroli tych terytoriów i największy problem jest cholera z Bałtykiem, bo niestety krzyżaki nas odepchnęły, ale nie jeśli nie uznamy tego, co nastąpiło i stwierdzimy, że to była nielegalna okupacja Pomorza Gdańskiego, to wtedy mamy Trójmorze. I w XIX wieku każdy prawdziwy węgierski nacjonalista, oprócz wizji Turanu, jedności wszystkich stepowych ludów, to także wierzył w Trójmorze. Więc tutaj są korzenie tej idei. Znowu, jak widzisz, Pawle, wątek węgierski. No ale oczywiście Turcy podchodzą coraz bardziej, nie biją się, tylko nie ma tak zwanej proxy war, wojny zastępczej w Wołoszczyźnie, tylko po prostu zaczynają atakować tereny Węgier i rusza Zawisza Czarny, który wielki, legendarny nasz rycerz i ginie podczas w roku pańskiego 1428 kod wielkiej twierdzy Golubac. Tam pada, jest cała historia, że według legendy Janczarzy go wzięli do niewoli i generalnie po prostu obcięli mu głowę, bo się zaczęli... kłótnia była chyba. Tak, pokłócili się, bo chcieli go dobrze sprzedać. Właśnie. Tak, no i podczas tej kłótni niestety obcięli mu głowę. Według legendy, bo oczywiście na pewno nie dostał się do niewoli, tylko poległ w walce. Może też się utopił, płynąc w drugim kierunku niż prawda, kierunek ataku. Polecamy państwu zresztą piękny przełom Dunaju, tam gdzie jest zamek, a raczej resztki zamku Golubac, bo to jest jeden z najpiękniejszych fragmentów przyrody w Europie. Tak, to prawda. Co prawda możemy mieć takiego pecha jak ja, znaczy trafić tam, kiedy dojechałem tam rowerem, okazuje się, że pierwsze co zobaczyłem w tym Golubacu, to traktor na sprzedaż. Naprawdę, Paweł, no ja ci tutaj opowiadam o wielkich Polakach. Kibice mogą się na nas wkurzyć, ale jest jakiś związek, bo chyba Bydgoszcz, te wszystkie, Żużel, Zawisza, Bydgoszcz i tak dalej. No, z traktorem? Zawiszą. Traktorem, motor, traktor, piłka. W każdym razie okolice przepiękne i polecam. Jeśli się skończy szybko pandemia, to niech państwo wsiadają, w co tam mają i jadą. A w Warnie byłeś? Tak.
bo teraz ruszamy pod Warnę z Władysławem Warneńczykiem. Król Polski Węgier 1440-1444. No i oczywiście wspaniałe krucjaty przeciwko Turkom, no tylko kończą się dramatem. No jest w gorącej wodzie kąpany, nie słucha Hunyadego, swojego doradcy, szarża wspaniała. No i ginie nam Władysław Warneńczyk, najprawdopodobniej, bo zwłoki się nie odnalazły i tutaj zrobimy o tym kiedyś cały podcast, bo jest sobie wspaniałe pole do najróżniejszych teorii spiskowych, spekulacji. Skoro nie ma zwłok, to kto powiedział, że zginął? Kto powiedział, że zginął? 15, 16 i tak dalej. A Turcy na to, jak to nie zginął? Tu mamy jego głowę. Ale no właśnie to jest, przecież głowę można każdemu obciąć. Oczywiście. Albo z wypożyczalni głów na przykład. Dokładnie, więc mamy generalnie, zrobimy cały podcast na temat samego Władysława Warneńczyka poza Bałkanami. Najróżniejsze związane z nim teorie. To, co jest wspaniałe, że jest też polski malarz nadworny Stanisław Chlebowski, malarz nadworny sułtana. Który XIX wiek, który między innymi można go nazwać Matejką, którego zresztą osobiście znał, tureckim, i on między innymi namalował bitwę pod Warną i ten nasz wspaniały blondyn leży taki powyginany, nie podlega dyskusji dla autora dzieła. Że życia w nim nie ma. Już. Że życia w nim nie ma i że to on. Tak. Czyli Polak namalował moment triumfu osmańskiego nad przede wszystkim Węgrami. Pamiętajmy, że on zginął jako przede wszystkim król Węgier, ale i to łamiąc traktat, który zawarł z Turkami. Znaczy rozejm. I to było, to spowodowało, że on był krytykowany ostro, że to jest krzywo przysięstwo, że przysięgał. Coś wbrew traktatom robi, tak. Wbrew rozejmowi. No ale prawie jak traktat. Widzisz, tak mnie znowu zasugerowałeś z tak zwaną bieżączką. Ale to, co jest dla nas najważniejsze, że on spowodował... jedyny król polski, który poległ na polu bitwy. Jedyny. Nie ma drugiego. Jeśli zginął. Zasiejmy taką nutkę, prawda, niepewności, ziarno podejrzeń. Dobrze, ale dlaczego on jest tak ważny dla Bałkanów? Ponieważ w tym czasie mamy dwa ważne wydarzenia. Po raz pierwszy w źródłach historycznych pojawia się etnonim, czyli nazwa etniczna Bośniak. Nie Bośnianin, nie Bosnianin i tak dalej, nie Bosanac, tylko Bośniak. I to jest obecna nazwa etniczna narodu zamieszkającego Bośnię z Chorwatami, Serbami, który wyznaje przede wszystkim islam, tak? I to i tak się nazywają. Nie będziemy teraz opowiadać niesamowitą historię, jak zmieniali na przestrzeni dziejów etnonim, bo nazywali się też muzułmanami z dużej litery w pewnym momencie, ale to, co jest ważne, że właśnie król Twyrtko II napisał do Władysława III Warneńczyka, gdy został królem w 1440 roku, napisał do niego list i napisał, że Bośniacy i Polacy są po prostu jednym narodem, z jednym językiem i mają wspólnych pradziadów. Pojawiają się takie spekulacje, że stąd mamy tak jak Słowak, Polak, to i zrobiło się Bośniak. Tak? Że tutaj trzeba szukać etymologii. Więc pierwszy motyw ważny, związany oczywiście, bo mówimy o muzułmanach, bośniakach, a drugi, no to bohater narodowy Albańczyków, Dzierdzi Kastrioti, czyli Skanderbeg, czyli Aleksander Beg, który w swoim życiu był i wyznawcą rzymskiego katolicyzmu, prawosławia i islamu i właśnie w trakcie tych wypraw Władysława III one go zainspirowały i zachęciły do tego, żeby wywołać powstanie antyosmańskie. Zrobił to 28 listopada 1443 roku i odtąd to jest święto narodowe albańskie Dita e Flamurit, Dzień Flagi, Festa Kombetare, jak fiesta, święto narodowe, bo wciągnął wtedy na marsz, w krój w Albanii swój sztandar na czerwonym tle, dwugłowy czarny orzeł. Obecna flaga Albanii. Jest bardzo dużo wątków nawiązujących do tego. Dla nas jest ważne to, że właśnie to było ściśle powiązane z sukcesami Władysława III Warneńczyka, z którym Skanderbeg w ogóle chciał współpracować. Skanderbeg stał się bohaterem walki z Turkami. W efekcie mamy na przykład kamienicę złotą w Gdańsku przy Długim Targu, gdzie jest on przedstawiony. To jest wspaniałe arcydzieło XVII-wiecznej architektury barokowej, tak? I znakomity flamandzki architekt Abraham
Van den Blocke go zaprojektował i tam mamy właśnie Skanderbega i jest podpisany. Oprócz tego jest cała historia o tym, że właśnie jedna z kopii naszego miecza koronacyjnego, słynnego Szczerbca, właśnie była wykonana dla Skanderbega. Oczywiście jest to podanie, ale znajdziemy takie informacje w źródłach. Ruszając dalej i walcząc z Osmanami, docieramy do kroniki tureckiej. To jest koniec wieku XV, kiedy ewidentnie Turcy są, że tak powiem, na naszej połowie coraz bardziej i zbliżają się kolejny raz do bramki i oddadzą strzał atomowy roku pańskiego 1526 pod Mohaczem, rozgromią Węgrów i dojdzie do upadku Królestwa Średniowiecznego Węgierskiego. Tym ostatnim królem Węgier był Jagiellon. Mieliśmy Jagiellonów na tronie węgierskim od roku 1490 do roku 1526. I Ludwik zginie w 1526 i odtąd przez najbliższe 400 blisko lat królami Węgier będą Habsburgowie i to oni przejmą pałeczkę od Węgier i będą prowadzili zaciętą walkę z Osmanami o dominację w Europie Środkowej. Natomiast nim to nastąpi, to właśnie pod koniec XV wieku powstanie turecka kronika napisana w wielu wersjach pisana, drukowana, ale została tak naprawdę odkryta w 1828 roku i przeszła też błędnie, jest nazywana nieprawidłowo pamiętnikami polskiego Janczara. I powstała najprawdopodobniej pod koniec XV wieku, pewnie w Polsce, może w Czechach, bo dwa języki, w których mamy te kopie, najprawdopodobniej było tak, że na bazie czeskiego został twórczo rozwinięta wersja polska. I kto jest autorem? Konstantin Michajlowicz z Ostrowicy w Serbii. Taki to polski Janczar, ale proszę słuchać, bo historia jest niesamowita. On brał udział w oblężeniu Konstantynopola jako Serb, bo Serbia była wtedy lennikiem jeszcze Osmanów. Dostał się potem do niewoli w Kosowie i został żołnierzem osmańskim i to oficerem, awansował bardzo do tego stopnia, że jego historia potoczyła się w ten sposób, że w roku pańskim 1463 bronił zamku Zwyczaj jako dowódca osmański przed Węgrami. Dostał się do niewoli. Nie zabili go, on był muzułmaninem, żeby nie było wątpliwości. No i potem trafił do Czech, a następnie do Polski. I kronika oczywiście jest bardzo ciekawa pod tym względem, że mamy opis religii i obyczajów tureckich, dzieje serbsko-tureckie, polityczna, wojskowa organizacja państwa osmańskiego. Więc to jest pod tym względem na pewno bardzo wartościowe źródło wiedzy o Imperium Osmańskim i wyobrażeń na jego temat. Ale jest to też taki manifest skierowany właśnie do Władysława Jagiellończyka, króla Węgier i do Jana Olbrachta, króla Polski, żeby razem walczyli z Imperium Osmańskim, bo papież jest i także cesarz niemiecki się do tego po prostu nie nadają. Tutaj ewidentnie według badaczy wychodzi z Konstantego Michajlowicza wpływ propagandy czeskiej, husyckiej, krytycznej wobec cesarza i krytycznej wobec papieża. Natomiast na pewno to, co jest bardzo ważnym, ciekawym wątkiem, że sam Konstanty pisał wielokrotnie w swoim dziele, że Imperium Osmańskie jest oparte na kryteriach merytorycznych, że mamy merytokrację, że jest egalitarne, że ludzie tak jak on można dokonać błyskawicznego awansu, jeśli jest się osobą zdolną, bez różnicy na pochodzenie i stawiał paradoksalnie pośrednio jako wzór. Uważają historycy dla na przykład prób jakichś takich zmian państwowych o charakterze centralizacyjnym, o charakterze dążącym do wzmocnienia władzy królewskiej Jana Olbrachta. Stawiał też za wzór Skanderbega, pokazując, że tak jak on i tak jak Konstanty, właśnie ten, który bardzo łatwiej przyjdzie Turkom bronić temu, przeciw Turkom, kto ich sprawę a położenie wie.
czyli ten, który jest po prostu insiderem, który był po drugiej stronie barykady i dobrze zna ich obyczaje, dobrze zna ich organizację. Więc jest to bardzo ciekawe źródło wiedzy. Tak jak podkreślam, wszystko też wskazuje, że nie był Janczarem, chociaż pamiętnik polskiego Janczara w ogóle tytuł błędny, tylko był żołnierzem oddziałów artyleryjskich. Ale to już w tamtych czasach wiadomo było, że kluczem jest chwytliwy tytuł. I tak. Tam palicho, co tam w środku. Kronika turecka brzmi drętwo, rzeczywiście. No, pamiętnik polskiego Janczara. No. I jeszcze na okładce jakieś zdjęcie takie fajne. Ale nie, to ludzie, jeszcze ludzie coś wcześniej by się przydało takiego, żeby jeszcze, to za mało trochę, mówiąc jak to się mówi w Polsce, za słabo żre. Pamiętnik Janczara. Jak to czytali i wierzyli, to moim zdaniem... No i proszę państwa, pożegnamy się pod Mohaczem. Ja nic nie sugeruję, że tak zawsze nasi węgierscy przyjaciele nas zaciągną, w taką sytuację nas wciągną, ale pod Mohaczem roku pańskiego 1526 wysłaliśmy posiłki w liczbie mniej więcej 1500-1600 osób. To byli przede wszystkim ochotnicy. Dowodził nimi kapitan Lenart Gnoiński, który wsławił się walcząc wcześniej z krzyżakami, kilka lat wcześniej. Jak jeden z węgierskich historyków podkreśla, zawodowy żołnierz odgrywał istotną rolę w ustalaniu zasad w obozie oraz w dowodzeniu bitwą. No nie poszło mu najlepiej, ale wspomina o nim kronikarz bitwy, biskup István Brodarics, który potem napisał relacje z tej bitwy podczas pobytu w Krakowie dla biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego. Nazwisko Gnoińskiego, proszę państwa, jest jednym z wymienionych na symbolicznych nagrobkach, które są postawione pod Mohaczem i są umieszczone wokół pomnika, który współczesnego właśnie króla Ludwika II Jelończyka, który poległ w tej bitwie, a także mamy pomnik z 1931 roku, który nas upamiętnia. Więc tylko Pawle, proszę cię, nie sugeruj, że tutaj na takim pomniku będzie nazwisko, będzie MM. No w każdym razie jak... Bo jeśli Bruksela jest Związkiem Radzieckim, to dlaczego nie Imperium Osmańskim? Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, ten Mohacz to była klęska, bo zapomniałeś tego powiedzieć bardzo wyraźnie. Mówiłem wcześniej, panie Pawle, mówiłem, że to była totalna klęska. Nie poszło tam. Tak, że tak. I tym smutnym akcentem, na szczęście należącym do przeszłości, kończymy dzisiejsze wydanie podcastu Lechistan, czyli orientalna historia Polski. Tak. Do usłyszenia, mówią Adam Balcer i Paweł Sulik. I zobaczymy się w przyszłym roku. Pewnie tak. Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tokfm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.